Wrzosy to symbol jesieni. Nie może więc ich zabraknąć we wrześniowym odcinku z cyklu Balkony i Tarasy. Ich kwitnące, kolorowe sadzonki dostępne są o tej porze niemal w każdej kwieciarni, w każdym sklepie ogrodniczym, a nawet w marketach. Jakie przykładowe balkonowe i tarasowe lub domowe dekoracje można z nich stworzyć? O tym będzie dzisiejszy film z przypomnieniem wybranych wrzosowych kompozycji z poprzednich lat. Zapraszam! W naturze wrzosy rosną na wrzosowiskach, wydmach, torfowiskach wysokich oraz w borach sosnowych, między innymi w naszym kraju, na glebach ubogich, piaszczystych i kwaśnych. Kwitną od sierpnia do października, ale swój walor dekoracyjny mogą zachować znacznie dłużej. Wszystko dlatego, że ich płatki nie opadają zaraz po przekwitnięciu, lecz zasychają i pozostają na roślinie jeszcze przez długi czas. Dotyczy to zwłaszcza ostatnio najpopularniejszych odmian pąkowych. Bardzo popularny jest wrzos pospolity o drobnych igiełkowatych zielonych liściach i różowo-fioletowych, wrzosowatych, delikatnych, cwonkowatych kwiatach. Oprócz tej odmiany możemy także nabyć wrzosy o kwiatach białych, jasnoróżowych, jasnofioletowych czy czerwonych, rozwijających się w pełni lub pozostających w niewielkich pąkach. Rośliny te mogą się też różnić kolorem liści. Najczęściej są zielone, ale mogą być także żółte, szare, pomarańczowe lub ciemnobrązowe, prawie czarne. Ich pokrój najczęściej jest wzniesiony, ale spotkać można także wrzosy o pokroju przewieszającym się lub rozpłaszczonym. Producenci roślin praktycznie co roku zaskakują nas nowymi odmianami wrzosów. Jeżeli chcemy uprawiać wrzosy dłużej, na przykład posadzić je potem do ogrodu na wrzosowisko, warto posadzić je w donicy w kwaśnym podłożu, bo takie preferują. Trzymając je na balkonie lub tarasie czy w domu, pamiętajmy o regularnym podlewaniu. Mają one delikatny system korzeniowy, wrażliwy na przesuszenia. Wrzosy nie potrzebują towarzystwa innych roślin, żeby w donicach prezentować się doskonale. Możemy sadzić je pojedynczo lub w grupach, a grupy te mogą być jedno- lub wielokolorowe. W jesiennych kompozycjach znakomitym uzupełnieniem tych kwasolubnych roślin mogą być różne odmiany również kwasolubnych roślin iglastych. Może być to na przykład kolumnowy cyprysik, który będzie wysokim akcentem kompozycji, i jałowiec o podobnym żółtym zabarwieniu. Całość może uzupełnić wrzosiec delikatny pochodzący z Afryki i kwitnący jesienią. Warto jednak pamiętać, że jest to roślina dość wrażliwa na chłody, nie przetrwa silniejszych spadków temperatury. Do tego dołączą wrzosy. Podczas przesadzania umieszczamy roślinę na takiej samej głębokości, na jakiej rosły w kupionych doniczkach. Przy założeniu, że kompozycja ma być typowo jesienną ozdobą balkonu lub tarasu, możemy roślinę posadzić całkiem gęsto. W przypadku, gdy chcielibyśmy, aby kompozycja była dekoracją wieloletnią, należałoby wybrać większą donicę i posadzić rośliny w większych odstępach. Powierzchnię ziemi można wtedy przykryć dekoracyjną korą. Dobrym towarzystwem dla wrzosów mogą być też trawy ozdobne i tużyce w różnych odmianach. Podobnie jak wrzosy, preferują one stanowiska słoneczne i lekko wilgotne podłoże. Chociaż niektóre z traw zniosą również podłoża bardziej suche i miejsca półcieniste. Z wrzosami możemy stworzyć w większej donicy małą namiastkę lasu, w którym rosną one w naturze, i przykładowo wrzos pospolity o fioletowej barwie posadzić razem z sosną górską, czyli kosodrzewiną. Ma ona niski pokrój i masywne gałęzie, wznoszące się ku górze lub rozrastające się na boki. Ten pokrój kosodrzewiny może być różny w zależności od odmiany i stanowiska. Sosna górska z powodzeniem może być sadzona w pojemnikach i w ogrodach, na przykład w ogrodach skalnych. Dobrze znosi przesuszenia i jest niezwykle wytrzymała. Roślina ta rzadko choruje i jest odporna na mróz. W kolejnej przykładowej kompozycji najwyższym akcentem może być żywotnik olbrzymi w odmianie Whipcord o bardzo ciekawym i oryginalnym pokroju. Do żywotnika dołączą oczywiście wrzosy, tym razem w kolorze białym, a uzupełnieniem będzie golderia pełzająca, nazywana też rozesłaną. Jest to silnie rozrastająca się krzewinka o ciemnozielonych, błyszczących liściach i bardzo dekoracyjnych, czerwonych, okrągłych i lśniących w jesiennym słońcu owocach. Jest ona odporna na mrozy, a do tego zimozielona. Dobrze czuje się nie tylko w słońcu, ale również w półcieniu, a nawet w cieniu.
Różnorodność odmian wrzosów jest ogromna, a do tego jesienią w sklepach można spotkać także wrzośce i barzynę. Łącząc je ze sobą można stworzyć bardzo ciekawe rośliny na dekoracje. Przykładowo w drewnianej skrzynce, do której trafią dwie sadzonki wrzosów bez kwiatów, bo takie też możemy o tej porze nabyć w sklepach ogrodniczych, ich soczyście zielone wybarwienie będzie tłem dla pozostałych roślin. Obok trafi wrzos w odmianie pąkowej, a na froncie będzie miejsce dla wrzośców o niższym pokroju i pełnych kwiatach. Może być to na przykład odmiana Anne Marie. Wrzosy i wrzośce pięknie prezentują się także w okrągłych donicach. W kolejnej przykładowej kompozycji najwyższy element będzie stanowić wrzosiec drzewiasty o bardzo delikatnym igiełkowatym ulistnieniu w intensywnie zielonym kolorze. Do tego dwie sadzonki wrzosów pączkowych, jedna większa o mocniej wybarwionych różowych kwiatach, druga niższa i nieco jaśniejsza. Z przodu akcentem lekko przewieszającym się będzie barzyna czarna w odmianie Bernstein, która także należy do roślin wrzosowatych. Latem jest ona żółto-zielona, a zimą będzie bardziej pomarańczowo-brązowa. Tworzenie balkonowych i tarasowych nasadzeń to wspaniała zabawa, również jesienią. Warto więc popuścić wodze fantazji i czasami wykorzystać te rośliny, które rosły już u nas wcześniej. Wrzosy można też połączyć z roślinami o ozdobnych liściach oraz z roślinami, które o tej porze kwitną. To przykład. Srebrny, puszysty wrzos zili trafi do niewielkiej, okrągłej donicy w kształcie misy. Do tego wrzosu dołączy kolejny, z grupy Sunset, którego liście mają także srebrnawy odcień i który właśnie zaczyna kwitnąć, a kwiaty te będą miały kolor biało-różowy. Pokrojem nieco góruje nad odmianą Zili i będzie najwyższym akcentem w tym zestawieniu. Jako ostatni do tej donicy trafi starzec popielny, nazywany mrozem. Jego liście pokryte są filcowatym kutnerem, co powoduje, że jest on bardzo przyjemny w dotyku, niczym aksamit. I w taki sposób powstała nie tylko kompozycja miła dla oka, ale również miła w dotyku, w kolorze srebrno-szarym. Do kolejnej donicy trafi wrzos w odmianie Zalina o czekoladowo-brązowej barwie. Do niego dołączy chryzantema w odmianie Yin-Yang z charakterystycznym brązowym oczkiem i żółtymi płatkami. A uzupełnieniem może być wrzos o żółtym zabarwieniu z grupy Sunset. Jego przyrosty są od spodu zielone, przechodzą przez barwę żółtą aż do pomarańczowej. W nieco większej okrągłej misie doniczkowej można stworzyć nieco większą kompozycję, sadząc na przykład dwa wrzosy pospolite w odmianie pąkowej w kolorze biało-fioletowym, do których dołączy mini cyklamen o fioletowych kwiatach. Nie wszyscy wiedzą, że cyklameny, nazywane też potocznie fiołkami alpejskimi, lubią chłód i dopóki temperatura nie spadnie poniżej zera, świetnie czują się na balkonach i tarasach. Znacznie lepiej niż w naszych ciepłych domach, gdzie ze względu na wysoką dla nich temperaturę szybciej przekwitają. Elementem przewieszającym się będzie tutaj bluszcz. Jego ciemnozielone liście oraz płożące pędy wypełniają całość kompozycji i będą wręcz wylewać się poza powierzchnię misy. A elementem najwyższym, będącym też tłem dla pozostałych roślin, będzie ciemnozielony wrzos Skyline, który mógłby być również zastąpiony przez niewielką sadzonkę wybranego iglaka. I na koniec przypomnienie o podlewaniu. Pamiętajmy, że utrzymanie wilgotnego, ale niezbyt mokrego podłoża w doniczce jest najważniejszym krokiem do tego, żeby wrzosy, a także inne rośliny posadzone razem z nimi, cudownie prezentowały się przez długi czas. I to wszystko na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów z cyklu Balkony i Tarasy oraz pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.